Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Chcieliśmy poruszyć temat paszportów szczepionkowych, które Unia Europejska zdaje się wprowadzać szybciej niż się nawet spodziewaliśmy. Naszym zdaniem jest to strategia błędna przede wszystkim. Jest to próba segregacji obywateli na lepszych i gorszych. Tych, którzy mają więcej praw, którzy mogą swobodnie podróżować i tych, którzy mają mniej praw i nie mogą swobodnie podróżować. Zwracamy uwagę, że w terminie, w którym planuje się wstępnie wprowadzenie tych paszportów, czyli w okolicach maja-czerwca, część ludzi, nawet tych, którzy chcą się zaszczepić, jeszcze nie będzie mogła być zaszczepiona. Co więcej, póki co nie dysponujemy żadnymi statystycznie istotnymi danymi, które by mówiły o długoterminowej skuteczności tej szczepionki, ponieważ no, ona dopiero jest de facto testowana pod tym względem. Mamy oparte na niewielkich próbach badania producentów, natomiast jaki to będzie miało długoterminowy wpływ na populację pod względem skuteczności przede wszystkim. Do tego nie wiemy. Może się okazać, że ma to mniejsze. Są takie doniesienia, które pokazują, że ludzie i umierają po tej szczepionce na ten COVID, a nawet mają bardzo takie mocne objawy niepożądane poszczepienne. W związku z tym dekretowanie już w tej chwili, że to te paszporty nas, te szczepionki nas zbawią i przybijanie tego stemplem w paszporcie wydaje się strategią na wyrost. Zdaje się, że politycy już w tej chwili zadekretowali z wyprzedzeniem, że te szczepionki mają się okazać sukcesem i szukają też takiego punktu, sposobu wyjścia z tych obostrzeń, które wcześniej sami wprowadzili. Ponieważ no, trudno, żeby się tak po prostu przyznali, że to było bez sensu, no to czekają na jakiś taki moment, który będzie można powiedzieć, o, coś się zmieniło i teraz właśnie dzięki temu możemy te restrykcje poluzować. Przynajmniej dla niektórych, przynajmniej dla wybranych. No więc dla większości polityków to właśnie te szczepionki stały się takim punktem zwrotnym, który pozwoli im z twarzą wyjść z tej sytuacji, pozwoli im z twarzą się wycofać. Dlatego nie czekając nawet na efekty faktyczne tych szczepionek, już dekretują, że to jest, że to się udało, prawda, i że w związku z tym ci, którzy przyjęli znamie bestii, tam, prawda, to będą z tych obostrzeń zwolnieni i będą mogli swobodnie podróżować. Więcej jeszcze powie mecenas Marek Szewczyk. Dziękuję, szanowni państwo. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w marcu jeszcze przedstawi wniosek legislacyjny tak zwanego elektronicznego certyfikatu szczepień. Chce, aby Unia Europejska przeforsowała ten pomysł już do wakacji. Szanowni państwo, uargumentowane jest tym, aby swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej, jak również za granicą, aby dbać o zdrowie obywateli, o ich życie, aby zadbać o to, aby jak najszybciej skończyła się pandemia, aby móc otworzyć gospodarkę, aby móc otworzyć branżę turystyczną. Wszystko to kryje się, jest przedstawiane jako zalety tego tak zwanego paszportu szczepionkowego. Natomiast co się kryje pod tymi szczytnymi hasłami, jakimi raczy nas przewodnicząca von der Leyen, jakimi raczy nas Unia Europejska? Ano kryje się pod tym pogwałcenie podstawowych praw człowieka, podstawowych praw konstytucyjnych, podstawowych praw zagwarantowanych również traktatami, których stroną jest Unia Europejska. To pogwałcenie prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Polski, również wewnątrz strefy Schengen. Jak to ma wyglądać? Jak, nie wiem, jak to wyobrażają sobie europejscy biurokraci, że będzie jakiś pastuch wyznaczony, gdzie może się podróżować osoba bez tego certyfikatu, a osoba z certyfikatem może przez ten pastuch przechodzić? Czy to mają być wyznaczone dzielnice, do których można wchodzić? Czy to mają być całe państwa zamykane, gdzie nie można się przemieszczać? To kolejne ograniczanie swobód obywateli, to kolejne naruszanie naszych praw. Jak działa w tej sytuacji rząd polski, który powinien bronić praw ponad 30 milionów obywateli polskich? No, no działa tak, jak działa zazwyczaj, więc cicho wyrażać cichą zgodę na ciche przyzwolenie na tego typu działania, na tego typu ograniczenia naszych praw i swobód. Szanowni państwo, ale co w sytuacji, w której są osoby, które nie zdążą się do tego czasu zaszczepić, a wiemy, że takie będą? Co z osobami, które z obiektywnych przyczyn lekarskich, medycznych nie mogą się zaszczepić, bo nie pozwala na to ich stan zdrowia? One będą traktowane jako osoby, nie wiem, gorszego sortu?
Dlaczego Unia Europejska nie dba o tych obywateli? Szanowni Państwo, to będzie kolejny cyfrowy nadzór nad Europejczykami, nad Polakami. Kolejny absurd, jaki Unia Europejska stara się nam wprowadzić pod płaszczykiem dobrych intencji, dobrych chęci. A dobrze wiemy, że nie ku temu to zmierza. Zmierza to do jawnej segregacji obywateli na obywateli lepszych, na gorszych, ci, którzy mają dostęp do pewnych usług i na tych, którzy tego dostępu zostaną pozbawieni. Szczepionki miały być dobrowolne, natomiast w praktyce widzimy, że Unia Europejska stara się przy afirmacji polskiego rządu przymusić obywateli do wykonania szczepień, tak aby mogli oni w pełni korzystać ze swobody, chociażby tej podstawowej, jakim jest swoboda poruszania się. Szanowni Państwo, jako Konfederacja wzywamy do zdecydowanego odrzucenia tego projektu przez polski rząd i życzymy polskiemu rządowi odwagi. Drodzy rządzący, reprezentujecie naród ponad 30 obywateli. Chcemy, abyście bronili naszych praw, a nie praw unijnych biurokratów. Dziękuję za zabranie głosu. Teraz poproszę lokalnego lidera Konfederacji z okręgu lubelskiego, pana Piotra Zuńczyka. Szanowni Państwo, poza tym stopniowym ograniczaniem wolności obywatelskich w Polsce i także w Europie, polski rząd jest także odpowiedzialny za negatywne skutki swojej polityki covidowej w 2020 roku. Ostatnio mieliśmy właśnie rocznicę wprowadzenia ustawy covidowej i to jest dobry czas do pewnych podsumowań. Warto tutaj napomknąć między innymi o służbie zdrowia polskiej oraz w zasadzie jej paraliżu, do czego doprowadził właśnie polski rząd. Ponad pół roku miał rząd Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby się przygotować na drugą falę koronawirusa, którą sami wieszczyli już od zakończenia kampanii prezydenckiej w zeszłym roku. Warto tutaj zauważyć, że niestety, ale opieka zdrowotna żadnego egzaminu nie zdała, pomimo że politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali, że jak najbardziej tak było. I warto tutaj kilka liczb tutaj niestety smutnych przytoczyć. W 2020 roku mieliśmy do czynienia z wzrostem zgonów w Polsce o 67 tysięcy w relacji do 2019 roku. I tylko 43% z nich jest związane z zgonami na koronawirusa. Co to oznacza? Że około 40 tysięcy obywateli straciło życie w wyniku nieudzielenia im opieki medycznej, podstawowej opieki medycznej. Mieliśmy sytuacje dość głośne w mediach, że ludzie umierali na zapalenie wyrostka robaczkowego albo w wyniku zawału, ponieważ szpitale nie chcieli pacjentów przyjmować ze względu na to, że się bały albo ze względu na to, że procedury ograniczały ich możliwości. W pewnym stopniu ten paraliż trwa do dzisiaj, pomimo że już sytuacja jest o wiele lepsza, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusową. Dalej w niektórych miejscowościach, zwłaszcza mniejszych, czeka się nawet 2 tygodnie na tak zwaną teleporadę, która jest niestety ale substytutem faktycznej opieki medycznej. Warto również zwrócić uwagę na to, że profilaktyka upadła w naszym państwie, zwłaszcza profilaktyka dotycząca wykrywalności nowotworowej. W przypadku na przykład badań cytologicznych jest to spadek o 90%, czyli tylko 10% osób jest badanych, co w 2019 roku. To trwa do dzisiaj. Cały czas są te badania bardzo rzadkie niestety. I to oczywiście nie oznacza, że Polacy przestali chorować na inne choroby, że przestali chorować na nowotwory, że teraz zajmujemy się tylko i wyłącznie COVID-em. Jako Konfederacja uważamy, że państwo musi powrócić do normalności, również służba zdrowia musi powrócić do normalności i zajmować się wszystkimi chorobami, a nie tylko i wyłącznie COVID-em. Nowotwory nie poczekają. Będzie to coś, co wyjdzie w 2001, 2002, 2021, 2022 roku. Zgony i przypadki nowotworów będą niestety te liczby rosnąć. Taka jest prawda, jeżeli chodzi o sprawę służby zdrowia. Warto również tutaj nadmienić sytuację polskiej gastronomii, o której w zasadzie jako Konfederacja mówimy od samego początku wprowadzenia obostrzeń rok temu. Ponieważ zgodnie z badaniami Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, która wprowadziła takie badania mające na celu zbadanie, jakie skutki dokładne liczby mogą nas spotkać w najbliższych miesiącach. No i niestety dotychczas polski rynek gastronomiczny skurczył się o 30 miliardów złotych.
Jest to olbrzymia liczba. Co za tym stoi? Za tym stoi 15 tysięcy firm, które zdaniem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej upadną w najbliższym czasie lub już upadły. Te firmy zatrudniają ludzi i jeżeli chodzi o zatrudnienie w gastronomii, podejrzewa się, że ćwierć miliona ludzi zostanie pozbawionych pracy. Jest to ogromna rzesza obywateli polskich. Warto zwrócić uwagę na to, że ten kryzys związany z upadkiem branży gastronomicznej, ale nie tylko gastronomicznej, bo jest to jednak zespół naczyń połączonych, gospodarka, jest opóźniony przez tarczę PFR, która obowiązuje około roku. Tak są konstruowane umowy z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy natomiast, tak jak jeździmy po Polsce i rozmawiamy z obywatelami, z przedsiębiorcami, mówią, że w zasadzie tylko czekają na ten moment, kiedy będą mogli wreszcie pozbyć się pracowników, ponieważ w tym momencie wiąże ich umowa. Czeka nas duży kryzys i im dłużej będziemy zwlekać, tym będzie gorzej. Dlatego jako Konfederacja domagamy się otwarcia gospodarki, powrotu do normalności w służbie zdrowia, a także sprzeciwowi wobec tak zwanemu paszportowi covidowemu. Dziękuję Państwu. I czy są jakieś pytania? Grażyna Bagińska, Telewizja Trwam. To jeszcze tak pozostając przy Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim powstał projekt rezolucji w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBT. No i takie właśnie pytanie, jak Państwo się odniosą do takiej strefy, czy ona w ogóle jest potrzebna, czy po prostu jest to faktyczna walka o prawa osób LGBT, czy po prostu kolejne narzędzie do podporządkowania sobie konserwatywnych państw? Pytanie jest oczywiście retoryczne. Oczywiście, że nie jest to do niczego potrzebne. Oczywiście, że od dawna się sprzeciwiamy temu takiemu ideologicznym manifestacjom ze strony Unii Europejskiej, która próbuje narzucać państwom członkowskim nam wizję lewicową, wizję poglądów na społeczeństwo, na kulturę. I oczywiście, że przebywanie, znaczy Unia Europejska taka jest i taka będzie. Ja to powtarzam od dawna, że no nie ma mrzonki o tym, że my tę Unię zmienimy i że spowodujemy, że ona będzie inna, że stanie się znowu Europą ojczyzn, w której różnorodność jest szanowana, w której inne poglądy są szanowane. To są właśnie mrzonki. Tak nie będzie. Unia będzie właśnie w tym kierunku zmierzała i prędzej czy później narzuci nam tę swoją ideologię. Jeśli chcemy się sprzedać za jakieś unijne srebrniki, no to miejmy tego świadomość, że to inaczej nie będzie. Tak? Nie będzie w nieskończoność tolerowała niesubordynacji jakiejś prowincji, która przychodzi sępić pieniądze, tak? Bo w takiej pozycji my się tam ustawiamy. Ustawiamy się w pozycji żebraków, którzy klękają i proszą o jakieś pieniądze dla polityków do rozdawania tutaj tubylcom, żeby tubylcy byli zadowoleni, bo myśleli, że nowa skrzynia paciorków przyjechała z zachodu. Więc ustawiamy się w pozycji na kolanach i dopóki tak się będziemy ustawiać, to będą nas tam sterować. Więc jest to pewnie odpowiedź na sprzeciw części polskiego społeczeństwa. Również znajdujący wyraz w tych strefach wolnych od LGBT, sprzeciw wobec tej ideologii, którą nam Unia narzuca. Więc Unia Europejska chce sobie zrobić teraz własny projekt strefa wolności LGBT, jak rozumiem, czyli jakby wywrzeć dodatkową presję na Polskę, na polskie samorządy, na polskie społeczeństwo, żeby akceptowało jej lewicową agendę społeczną. No, pytanie, czy tego chcemy i czy tego potrzebujemy, czy to wszystko, no, to jest jeden z wielu aspektów szkodliwej działalności Unii Europejskiej. Można by ich wymieniać oczywiście więcej, natomiast trzeba zadać pytanie, czy to jest tego warte i czy osoby, które dostrzegają te wady, kiedy wreszcie zrozumieją, że nie ma innej drogi niż opuszczenie Unii Europejskiej i renegocjacja traktatów tak, żeby współpraca opierała się na rzeczywistym równouprawnieniu, rzeczywistej wolności obu stron, a nie dyktatowi i podporządkowaniu. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.